14 srebrnych, 16 czerwonych, 2 złote. Okej. To teraz tak. Zobaczymy sobie, co nam zostało. Bo ja zrobiłem... Aha! Wiecie co? Inaczej. Ja wam pokażę tą drugą cutscenkę, tą z tego pilotu, którego żeśmy już zabrali. Ponieważ, no... To już widzieliśmy, no nie? A ja chcę, żeby jednak ten let's play był trochę inaczej poprowadzony. Więc pójdźmy tutaj, zrobić misję, którą już i tak zrobiliśmy. In a land before time, when Saturday Night Live was funny. Dokładnie, to chciałem wam pokazać, a teraz widzimy się blisko miejsca, gdzie jest ten czerwony drugi pilot. No bo wy mogliście go już zobaczyć w trakcie, kiedy szliśmy do przodu przed siebie. No, jestem z wami z powrotem, kurcze pieczone. To właśnie jest tutaj ten czerwony pilocik. Tak więc póki jeszcze tutaj jestem, jeżeli chodzi o moje wspomnienia za dzieciaka z tym światem, z tym poziomem, to mogę powiedzieć od siebie tylko tyle, że nie miałem chyba z nim aż takich problemów. Chociaż zdarzało się, że ja dużo żyć tutaj traciłem przez triceratopsy, albo przez to, że jak głupi do lawy wpadłem, albo jak już chciałem totalnie raszować, no to dostałem nie powiadomienia, tylko dostawałem obrażenia od tego ognia na przykład, który z tej dziupli na przykład wyskakuje, no nie? I to było jak miałem mniej więcej od 5 do 7 lat, bo wtedy grałem też właśnie w Gexa, mając mniej więcej 5-7 lat. Natomiast w Let's Playu z 2015 roku, no to raszowałem, no i traciłem w głupi sposób życia, tak więc... Mogę powiedzieć, że w tym Let's Playu większość lokacji robię na taką mocną 6 z plusem. Tak więc, no jestem z siebie zadowolony, nie będę tego ukrywał. The Media Dimension. No to zostaje nam z tej strefy już ostatni poziom. I o ironio, to już jest poziom, który widzieliśmy w pierwszej sesji. A mianowicie poziom, który parodiuje Królika Baxa i Looney Tunes, czyli innymi słowy druga część Toon TV. Tylko gdzie tam Toon TV jest? O, tu jest Toon TV, proszę bardzo. I mamy dwie misyjki. Mamy dostać się do drzewo i zwiedzić zamek, okej. Ciekawostka do poziomu Fine Tuning. Nazwa tego poziomu to gra słów do słowa dostrajania. No to easy. No i tak właśnie prezentuje się świat, który parodiuje Looney Tunes, oczywiście jako drugi poziom. I szczerze powiedziawszy, ładnie to wygląda, mam wielki sentyment do tego poziomu, a w szczególności do sekretu, który tutaj jest, ponieważ ten sekret jest bardzo blisko nas i mogę wam nawet zaraz pokazać, gdzie on dokładnie jest. I jakoś tak, kurde, muzyka z Toon TV jest mega przyjemna dla ucha. Plus sam fakt, że ten poziom jest taki kolorowy, to jest coś pięknego normalnie, moi drodzy. Uwaga na sygnalizację, która w ogóle działa w dziwny sposób, bo zielone, czerwone i żółte z jakiegoś powodu. I tutaj w ogóle można dostać się na drugą stronę, ja wam mogę nawet zaraz pokazać jak. Tylko najpierw postaram się doskoczyć tam jakoś, bo teraz z tym może być słabo trochę. Kurde, dawaj Gex. Wiem, że ty potrafisz, już kiedyś to pokazałeś, że potrafisz tam doskoczyć. Dokładnie tak, widzicie? Można? Można. I teraz pójdziemy sobie za zamek. Dokładnie, za zamek. Ponieważ... O, a co my tutaj mamy? A ty wy kurde twórcy, wy kurcze pieczone trole jedne, co wy myśleliście, że ja nie będę wiedział? Ojo, jak mi przykro. Tak, i teraz zostaliśmy zamknięci w zamku, więc... musimy stąd jakoś się wydostać, prawda? To było proste, co nie? Przyznajcie, że to było proste. To było chyba nawet za proste, bym mógł powiedzieć. No i tutaj mamy pilot, do którego jeszcze nie możemy się dostać. Znaczy, możemy się dostać i moglibyśmy tutaj skończyć, ale jako że ja chcę robić misję po kolei, no to idziemy robić inną misję, która swoją drogą jest bardzo blisko nas, tylko że najpierw ja chcę pozbierać to, co ominąłem, a mamy tutaj do... no troszeczkę żeśmy ominęli, no nie oszukujmy się. Tu akurat nic nie było takiego, żebym ominął. Ale no różnie mogło to wyglądać. Mogło również różnie to wyglądać, dokładnie tak. Ale żadnych itemków do zbierania póki co tutaj nie widzę, więc jesteśmy czyści na chwilę obecną. I teraz tak, co ja chciałem zrobić? A, ja chciałem tutaj iść oczywiście. Jak najbardziej. Jeszcze jak. Tu uwaga na piranie, ponieważ piranie będą nas atakować. Ugryzą nas i będzie słabiutko. Kurde, jaki to jest piękny poziom, naprawdę. Nie dość, że piękny soundtrack, piękna grafika, to jeszcze piękny poziom. Szanuję naprawdę za coś takiego. Dobra, to co teraz zrobimy? O, zrobimy coś takiego. I teraz cofnęliśmy się do w zasadzie początku. I zanim ktokolwiek do mnie powie Pomidor, ty przygłupie, dlaczego się cofnąłeś? Miałeś łatwą możliwość skończenia poziomu. A to dlatego, że ja chcę tutaj itemki pozbierać, bo dla mnie to są dosyć ważne itemki, szczególnie, że ja robię 100%, no nie? I tu mamy przy okazji skorpiony do zaatakowania, tak więc spokojnie, my tam jeszcze pójdziemy. Ja chcę wam dosyć dużą część tego poziomu pokazać, no nie? Żeby nie było. Wracać mi tutaj te klocki zasrane. Ale całkiem, kurde, muszę powiedzieć, że pomysłowa sprawa, jeżeli chodzi o te klocki, żeby zrobić z tego platformy, no nie? Ogólnie, jeżeli chodzi o moje wspomnienia z tą częścią Toon TV, to jest jeden pilot, którego nie wiedziałem jak w ogóle zdobyć, przez co nie mogłem tutaj nigdy 100% zrobić za dzieciaka. I to jest ten pilot, do którego miałem się teraz dostać, ale zanim ja się tam dostanę, to chcę jeszcze zobaczyć, co ominąłem, bo jednak no wolę mieć tam od razu, wiecie, drugi srebrny pilot, a nie mieć tylko jeden. Lepiej od razu, jak mamy taką możliwość, to lepiej od razu to robić, no nie? A w Let's Playu z 2015 roku to szczerze powiedziawszy ja nie pamiętam, co tam się działo. Chyba miałem delikatne problemy z tym poziomem, to chyba pamiętam. Ale tu nie mam pewności 100%, więc musielibyście zobaczyć mój stary Let's Play, co osobiście odradziłbym, bo jest gównianie zrobiony pod względem jakości. Ale jeżeli ktoś jest chętny zobaczyć sobie moich początków, jeżeli chodzi o Let's Playe, no to... no mogę wam polecić, czemu by nie. Obczajcie sobie. Ja się nie wstydzę swojej przeszłości. Mogę co jedynie wstydzić się tego, że w gównianej jakości to nagrywałem, ale... nagrywałem w jakości, do którą wtedy miałem jakby... to była jakość, która mi musiała wystarczać, o tak to powiem. Z tego co ja miałem, no nie? Nie mogłem sobie jeszcze wtedy pozwolić na takie rarytasy jak teraz, o. Aha, fajnie. Bardzo fajnie. W tym momencie chciałem sobie wziąć... zjeść komara, a się okazuje, że kowadłem w ryj dostałem. Nie no, super, świetnie. Lubię coś takiego, uwielbiam wręcz. Domino chciało nas zatrzymać, ale coś się nie udało. I teraz uwaga na kule od kręgli, które spadają z nieba z jakiegoś powodu. What the fuck? Ja rozumiem, że to jest świat, który ma parodiować zwariowane melodie, ale ja nigdy nie słyszałem o tym, żeby kule od kręgli spadały z nieba, tak więc... Wow, czegoś nowego się dowiedziałem, kurcze pieczone. Nieźle, czego się jeszcze dowiem w tym Geksie? No dobra, tak więc to już widzieliście, więc zobaczymy się w zasadzie w miejscu, gdzie ja powinienem już być dawno temu. A zginąłem. A, swoją drogą wrócę tutaj na chwilę, bo tu przy okazji uderzyłem w checkpoint i pokażę wam, co ominęliśmy, co mogliśmy od razu zrobić, a nie zrobiliśmy tego, bo ja szedłem trochę na skróty. Tylko najpierw muszę przeczekać chwilę. O, elegancko. To żeśmy ominęli w tym momencie. I teraz będziemy musieli dostać się na samiutką górę. Ale zanim to zrobimy, to najpierw pozbieramy tutaj, co ominęliśmy. Dokładnie tak, tu zbieramy. Tu zbieramy jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. No i 3 łapeczki zdrowia i elegancko. No i teraz będziemy lecieli za pomocą tych, jak to się mówi, metalowych platform na samą górę. To jest właśnie do tego miejsca, gdzie był ten czerwony pilot, którego ja odmówiłem, żeby zebrać, no nie? No i mamy już srebrny drugi pilocik, więc teraz możemy skupić się na głównej misji. Elegancko. Ale jaka muzyka się tutaj włączyła, lol. Dobrze. Dobra, teraz lecimy na samą górę. Do miejsca, gdzie jest piloto, który tu się rozchodzi. Flicking that way to the top. Dokładnie. I patrzcie na to. Wchodzimy tutaj. Teraz to już nie jest sezon na na kuliki, tylko teraz to jest sezon na kaczki. Znaczy na kaczory. My jesteśmy teraz kaczorem Donaldem przecież. Parodią kaczora Donalda. Like Beetlejuice threw up. Tak więc uwaga na Elmera Fudda, którego możemy bardzo łatwo pocisnąć skacząc na jego główkę. Więc poskaczemy sobie po jego główce. I będzie już po śmietniku. Nie będziesz mógł sobie już postrzelać, patafianie, do mnie. No i na co ci to było? Po co ci to było? Po co do mnie strzelałeś? Tak to byś se teraz żyła, tak to kurde gryziesz ziemię w tym momencie, przygłupie. Note to self, don't step on any brown, mushy rocks. Oczywiście standardowe przeszkody, czyli właśnie te takie metalowe zęby, co skaczą, no to już jest typowa przeszkoda jak na standardy Looney Tunes. To w razie co sobie wezmę to żyćko, bo why not? I jesteśmy na drugiej stronie. Tego Elmera sobie już darujemy, no bo po co cały czas kopać leżącego? To nawet nie ma sensu, całe życie kopać leżącego. Więc po prostu polecimy sobie tutaj, a następnie za pomocą drzewa będziemy sobie skakać wyżej i wyżej i wyżej. Ponieważ tam u góry czeka na nas właśnie pilot, który mieliśmy zebrać. I to była właśnie ta misja, której ja nie potrafiłem za dzieciaka ogarnąć, że jak w ogóle tutaj się dostać, no nie? Beam me up, Scotty. a trochę szkoda, bo mogłem od razu sobie 100% zrobić wtedy za dzieciaka, a tego nie wiedziałem i miałem do tego prawo, żeby tego nie wiedzieć, no bo jednak to były czasy, gdzie grałeś na PlayStation 1 i nie patrzyłeś na internet, żeby sprawdzić co gdzie jest, tylko po prostu grałeś na wyczucie, no nie? Nie mówię, że ja teraz tak robię, ale wiadomo o co chodzi. 18, 16, 2. Elegancko. Kolejny bonusowy telewizorek nam się tutaj pojawił. Elegancko. No i ostatnia misja to będzie dostać się rakietą do... Tak, najpierw, znaczy musimy dostać się do zamku, to jest prawda, ale tam w środku tego zamku jest rakieta, no pamiętacie, nie? No, udało się. Teraz zbierzemy co nasze, czyli idziemy po power-up z ogniem i podpalamy rakietkę. I lecimy, lecimy, nie śpimy. Woo! Uderzamy tu, gdzie nasze miejsce. I w taki oto sposób bardzo szybko kończymy drugą misję i zarazem ostatnią z tego oto poziomu. Tak więc, nie licząc bonusowego poziomu, którego się nie podjąłem, chciałbym zapisać. Mam taką możliwość? Oczywiście, że mam i to zrobię. 46%? To ile teraz będziemy mieli? Będziemy mieli chyba 50 już, co nie? 47. Kurde, to już blisko połowy gry jesteśmy. Ja cię sunę. Ale nam ładnie idzie, kurczę. Tak więc, nie licząc bonusowego poziomu, to całą strefę czerwoną mamy zrobioną na 100% już, więc w tym momencie możemy iść do jedynej strefy, która nam się odblokowała, lub świata, czyli zielonej, za 14 pilotów. I jakby co, to się zbagowało. Nie wiem dlaczego to cały czas wisi tutaj, bo w mojej opinii, skoro brama się odblokowała, to ten znacznik powinien zniknąć, ale chyba twórcy czegoś zapomnieli zaprogramować. No, zdarza się nawet najlepszym, jak to się mówi. A tak prezentuje się zielona strefa, jeżeli chodzi o wymiar media. I mamy tutaj 3 poziomy. Mamy tutaj znowu Scream TV, Circuit Central oraz Prehistoric Channel lub po prostu kanał z prehistorią. I zajmiemy się tymi poziomami, ale to już w następnej sesji nagraniowej, ponieważ zgodnie z tradycją jedna strefa wymiaru media na sesję. Tak więc to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę ten let's play. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o poziomach zwiedzanych w tej sesji, w tych odcinkach lub jednym odcinku, bo nie wiem ile z tego wyjdzie. Nowe osoby zapraszam bardzo serdecznie do zasubskrybowania tego kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na Facebooka, Discord oraz na Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż na Instagramie daję wam powiadomienia o filmach, jeżeli YouTube wam nie dał powiadomienia, i ogólnie o tym, co się u mnie dzieje, tak samo jak na grupie na Facebooku oraz na Discord. Bo poza tym, że informuję was o odcinkach, co tam się u mnie dzieje, livestreamach i tak dalej, to jeszcze na grupie na Facebooku oraz na Discord się integrujemy wszyscy ze sobą, tak więc zapraszam bardzo serdecznie w me skromne progi. To by było na tyle, ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia, jak widzicie za oknem piękna pogoda, więc być może za niedługo nagram jeszcze jedną sesję, a potem idę korzystać z tej pięknej pogody i jutro prawdopodobnie zepnę poślady i być może nawet jutro, czyli we wtorek, 24 maja, być może skończę już Gexa 2 nagrywać na 100%, ale to jeszcze nie jest pewne. Póki co, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu!